Panie Jarku, pozwalam sobie na ten familiarny ton, bo widuję pana ostatnio częściej niż własnych rodziców, a i widziałem kiedyś zdjęcie, jak się pan uśmiechał w Sejmie, więc wnioskuję, że ma pan dużo luzu i dystansu. A naczelniku brzmiało jakoś tak oschle, a panie Boże, no wiadomo, teraz jest zajęte jeszcze. Chociaż kto wie, pan też jest w trzech osobach, bo i prezes, i premier, i prezydent przecież, więc wie pan, o co chodzi, hehe. Po pierwsze, bardzo panu dziękuję, że pan jest. To dzięki panu zaczynam doceniać, jak ważny jest trójpodział władzy. Nigdy się nad tym dużo nie zastanawiałem i nie myślałem. Był to był, srata tata, a odkąd pojawił się pan i pana ludzie, mam już troszkę inaczej i bardzo dziękuję. Piszę do pana, bo słyszałem, że wybory mają się odbyć 10 maja i kropka. Albo jak mówimy to my, stand-uperzy i chuj. Swoją drogą to raz na jakiś czas polecam wrzucić jakieś przekleństwo, potrafi wzmocnić przekaz, czasem trochę dośmieszni. No proszę sobie wyobrazić, jak pański Andrzej mówi w orędziu: drodzy rodacy, wygramy z wirusem i chuj. No to w to się wierzy, to jest mocne, to nie jest drętwe. Tam są jakieś emocje. Nie za dużo, ale jak będzie jeden chuj więcej w orędziu, to może pomóc. Tak tylko daję pod rozwagę. Ja osobiście nie rozumiem za bardzo, dlaczego pan tak ciśnie na te wybory. W końcu szaleje epidemia i chyba lepiej z domu nie wychodzić. Ale ja się nie znam. Tu od razu szczerze mówię. Ja jestem komikiem. Moja odpowiedzialność to najwyżej nieudany żart. Jeden wybuch śmiechu mniej, nic więcej. Nikt nie zginie. U pana to jest trochę inny kaliber. Ale pan też jest innego kalibru. No, pan jest wyjadaczem. Pan od lat robi dużą politykę. Nie ma w Polsce chyba bardziej wytrawnego gracza niż pan. No jeśli pan nie wie, co dla Polski jest teraz dobre, no to kto ma wiedzieć? Oczywiście czytam jakieś komentarze w mediach, ale jak mam wybierać, komu wierzyć, czy jakiemuś pismakowi na usługach obcego kapitału, czy człowiekowi, który poświęcił swoje życie Rzeczpospolitej, wybór jest jasny. Murem za plackiem. I tutaj bardzo gratuluję roli. Może by pan kiedyś wrócił do kina. Ludzie gówno wiedzą. Przepraszam za zwrot, ale tak właśnie czuję. Widzę w wiadomościach, że pan ceni prawdę i szczery przekaz. Ludzie protestują, pyskują, atakują, a przecież sami tak naprawdę nie mają pojęcia, jak zarządzać krajem. To nie jest bułka z masłem. A każdy myśli, że wie lepiej. Jak mecz oglądają, czy skoki narciarskie, to jest zawsze to samo. Nikt nigdy jeszcze w tym kraju, oglądając mecz, nie powiedział: ale bym chciał tak umieć. Zawsze jest tylko, że szmaciarze, że frajerstwo i dziadostwo. Gdyby raz wbiegli na murawę, to by się przekonali, że kolka, że noga boli, że nie zawsze się da z przewrotki, albo jak strzelisz z 20 metrów, to ta piłka nawet nie doleci. Zresztą, o czym my tu w ogóle mówimy? O meczu piłkarskim? O kopaniu piłki przez 90 minut? A co dopiero Polską zarządzać? A trzeba być w niej jak gospodarz, mądry, prawy i sprawiedliwy. Doglądać, pielęgnować, poprawiać, znać się na wszystkim i dobrze tym kierować. Przecież o to chodzi. I to wszystkim, co jest w Polsce. A przecież Polska jest wielka. Trzeba się pochylić nad przemysłem i nad produkcją, i importem, eksportem, służbą zdrowia, wojskiem, szkolnictwem, wyższym, niższym, takim tym w ogóle malutkim, bo przecież dzieci do przedszkola chodzą, i do żłobków. Transportem drogowym, wodnym, lotniskami, węglem, paliwem, lasami, drzewami, łąkami, jeziorami przecież są. I to nie tylko na Mazurach. Jeziora są wszędzie, no nie? A parkingi, fotoradary, zapinanie pasów, że trzeba i że na przykład taksówkarz nie musi. I rozkład jazdy w PKP, że w Rzepinie to o 16:04 musi wyjechać, a na przykład do Suwałk to już może w ogóle, żeby nie dojeżdżały. Albo że alkohol mogą tylko dorośli pić i że nie wolno marihuany. Albo że tylko leczniczą i to w jakich przypadkach. I że masowa impreza to jest taka od 1000 osób. A kiedy można w ogóle łowić dorsza, albo ile dać na polskie filmy. Jezu, to jest tyle roboty. I jeszcze to 500+ ogarnąć, policzyć każdemu, to potem trzeba przesłać. A, i tutaj tylko tak wspomnę, że jak pana ludzie będą panu mówić, że im ciężko, że muszą dostać podwyżkę, bo oni każdemu te 500 zł roznoszą, to nogi bolą, to niech pan im w ogóle nie wierzy. Normalnie na konto można przelewać pieniądze. Każdemu. Pan nie wie, pan nie ma konta, ale jest taka opcja, że te pieniądze się wpłaca jakby do takiej kieszonki w banku. To jest to konto. I ono jest jakby nieograniczone, że te pieniążki tam mogą być i one się nie wysypują z tego konta. To nie jest tak, że się przesypią, jak będzie za dużo, do konta obok. To tak nie jest, no nie? I te pieniążki można normalnie przelewać internetem też. A internet to jest takie coś, że to jest wszędzie i jest niewidzialne. No trochę jak Pan Bóg, ale ma dzisiaj chyba większy zasięg. No i ludzie, którzy go podłączają, tak często nie molestują dzieci. Albo po prostu lepiej to ukrywają. Nie wiem. No i można z tej kieszonki przelewać do innej kieszonki te pieniądze, czyli z tego konta na konto. Tak jakby przerzucić, przekazać. One tam jakby tak leciały i to tego nie widać za bardzo, bo to się tak klawiszem klika i one już nagle są. I one mogą tak przelecieć i z Gdańska do Rzeszowa nawet, a nawet za granicę. Ale to już w ogóle głowę nie będę zawracał, bo
to jest wszystko, co jest za Polską. To sobie można zdjęcia obejrzeć w internecie. I to przesyłanie pieniążków brzmi magicznie. Ja wiem, bo ja sam tego do końca nie rozumiem, ale to chyba nie ma nic wspólnego z magią, tylko coś z elektroniką. I to działa nawet jak wieje wiatr. To jest w ogóle super opcja. No, tak tylko mówię. Więc ludzie się nie znają i krytykują. I ja się panu w ogóle nie dziwię, że jak pan ma wizję i pomysł, to pan po prostu to robi. Realizuje. Nie ma czasu tłumaczyć się ze wszystkiego. W Japonii, to też jest za granicą, lekarze to nawet nie tłumaczą pacjentom, co przepisują i dlaczego. Lekarz się zna, on bierze odpowiedzialność i ja to cenię i szanuję. I pan mi się w ogóle nie musi tłumaczyć z tych wszystkich rzeczy. Naprawdę. Jak pan mi zacznie tłumaczyć, pan powie coś o stopach procentowych, o PKB czy OFE, to ja już będę pogubiony. Ja zakładam, że pan to wszystko wie. Ja się znam na swojej robocie, pan się zna na swojej. Większość ludzi w Polsce panu zaufała, no to przecież większość się nie może mylić, prawda? No więc jeżeli ja się nie znam, to ja po prostu tylko tak się przyglądam. Nawet widziałem ostatnio, że coś tam w nocy też próbowaliście zmieniać. Ja myślałem w ogóle, że Sejm pracuje tylko do 20, a okazuje się, że nie ma przerw od służby Polsce. Jak trzeba, to potraficie siedzieć do 5 rano i bez kropli alkoholu. I ja to szanuję, chociaż ja tak nie potrafię. I tutaj też mała dygresja, bo oczywiście szanuję, ale troszkę mnie to martwi, tak nocą pracować. Sam całkiem dużo jeżdżę po Polsce i jak wracam do domu z jakiegoś występu, to wiem, że dość ciężko się kieruje autem w nocy. Autem. A co dopiero całą Polską. Więc może nie ma co szaleć, bo jak człowiek zmęczony, to może coś przeoczyć. A to jakieś słowo, a to akapit. Albo i całą konstytucję. No i teraz padł ten pomysł, żeby zrobić głosowanie korespondencyjne dla wszystkich. No i mówię, że nie do końca kumam, dlaczego jest takie ciśnienie na te wybory. Jako amator uważam, że nie ma tej potrzeby, że można byłoby przedłużyć kadencję pańskiemu Andrzejowi. Co się złego stanie? To jest świetny gość, on złego słowa o panu nigdy nie powiedział, a i nawet na TikToku podobno jest. Tak słyszałem, bo sam nie mam, bo jestem dorosły i mam inne sprawy. Muszę posprzątać, żonie pomóc, dzieci ogarnąć i jeszcze popracować. Ale pan wie w ogóle, o czym mówię. No przecież pan ma 40 milionów dzieci. Pan teraz musi ogarnąć dom, który płonie, więc nie chcę przeszkadzać. To jest ten moment, w którym trochę jak jest z dzieckiem, że czasami coś tłumaczę, jak pytam, ale czasem to po prostu jest, bo tak, i bądź cicho, bo nie ma czasu. I dzisiaj chyba nie ma czasu. Ale pomyślałem, że mogę pomóc, no bo skoro ten pański Andrzej się zna na internecie i to nie tylko z leśnym ruchadłem, tylko tak generalnie, to może pan mógłby z nim pogadać, bo w tym internecie to są też takie różne inne rzeczy. Ja nie będę teraz wszystkiego opisywał, bo tam i wagę zebry pan sobie znajdzie i milfa w trisomie, więc szkoda pańskiego czasu. Ale są na przykład takie ankiety na Facebooku i może zamiast tego głosowania korespondencyjnego można by po prostu takiego posta wrzucić i wypisać tam kandydatów. I każdy klika, wybiera, lajkuje, po godzinie wszystko wiemy. I zero kosztów, można by te zaoszczędzone pieniądze przekazać na TVP i można też tam ustalić taką opcję, że ludzie sami dopisują swoich kandydatów. Bo wie pan, może gdzieś jest jakiś lepszy. Może w tym całym zamieszaniu kogoś pan przeoczył, w co wątpię, ale może, że to może nawet ja bym się skusił. Podpisać się umiem, chujem w orędziu bym rzucił, a i tego TikToka sobie założę. Pozdrawiam. Abelard.